Dosłownie przed kilkoma minutami zakończyliście próbę generalną przed dzisiejszym koncertem karnawałowym. No i jak się czujecie? Tak jak przed każdym koncertem. Tak jak przed każdym koncertem, czyli troszkę zdenerwowanie. Może większe zdenerwowanie, bo gramy do pustej sali. No właśnie. To jest wyzwanie wielkie. A do pustej sali o wiele gorzej się gra. Chociaż liczymy na to, że będziemy mieli wielu słuchaczy przez internet. Także będzie nam bardzo miło, ale to przez całe życie się czegoś uczymy przez tyle lat, że teraz musimy oswoić się przez jakiś czas, mam nadzieję, z takim graniem, które będziemy dzisiaj próbować zrealizować. Mogłoby się wydawać, że grając do pustej sali muzycy nie czują tremy, nie stresują się. A to jest nieprawda, chciałbym kategorycznie zaprzeczyć. Że trema tak czy inaczej towarzyszy wam. Stres to nie takie odpowiednie słowo, ale trema, ta motywująca oczywiście, towarzyszy zawsze. Czy sala jest pełna, czy pusta, czy gra się lekkie numery, czy te bardziej wymagające. To niezależnie od tego muzyk zawsze tą tremę odczuwa gdzieś tam, nawet jakby tego nie maskował, to zawsze jest. Ale widzę też szczęście w waszych oczach. No właśnie, czujemy ekscytację też, w związku z tym, że możemy zagrać cokolwiek w tych ciężkich, trudnych czasach pandemii. Ja sobie właśnie wyobrażam. No, dokładnie. Miku, czy pamiętasz pierwszy koncert Happy Big Bandu? Kiedy to było? Czy to były lata 80? To były lata 90. Nawet 90. Dokładnie był to 90. rok, ponieważ w ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 30-lecia, ale te obchody przesuwamy na cały następny rok. No tak. No bo z wiadomych przyczyn. A pierwszy występ był właśnie w 90. roku i to było tak występ około barburkowy, ponieważ byliśmy związani bardziej z górnictwem wtedy, przy orkiestrze dętej powstał Big Band. Zresztą to taki był mój konik, żeby powstał taki skład. Mhm. Aniu, czy ty też wystąpiłaś na tym właśnie koncercie, czy dopiero później zaczęła się twoja przygoda? No troszeczkę później, także chyba początek 2003 bodajże. Czy to ty zadzwoniłaś do Mirosława, szefa zespołu, czy on do ciebie? No nie, to Mirosław do mnie zadzwonił. To znaczy ja dostałam namiar od dyrektora Domu Kultury, Antka Sobczyka, że mam się skontaktować z dyrygentem, no ale jakoś ociągałam ten moment i summa summarum dyrygent do mnie zadzwonił, czy zechce współpracować z Happy Big Bandem. No i oczywiście. Skutecznie. No tak, jestem tutaj do dzisiaj. I ta współpraca trwa już ile lat? No, 18. Aha. Tak, 18. Tutaj, kawał czasu. Tu jest w Big Bandzie jest duża rotacja. Przychodzą nowi ludzie. Już tutaj nie ma w tej chwili będzie osób, które zaczynały. Mhm. Skład się zmienia, ja tylko jestem stały. Ale mówiliście wcześniej, że tak czy inaczej jest taki stały trzon zespołu, tak? W poszczególnych sekcjach, tak? Tak to właśnie wygląda. Adrian? Nie, Adrian nie, przepraszam. Tak, obserwując, grając w Big Bandzie i obserwując, to oczywiście też nie gram od początku, bo ja gram troszkę ponad 10 lat, ale przynajmniej za mojej kadencji, no to ten trzon się trzyma. Taki główni muzycy wraz z dyrygentem, tak? Oczywiście. Wydaje się, Mirku, że w latach 90. ta kariera twojej formacji muzycznej, ona nabrała takiego bardzo dużego rozpędu, chociażby z uwagi waszej aktywności konkursowej. Tych konkursów wówczas było sporo, jak pamiętam, tak? Tak, bardzo dużo jeździliśmy. Jak to się zachowało w ogóle w twojej pamięci? Wtedy bardzo dużo jeździliśmy. Zaczynaliśmy chyba w 92 roku czy trzecim. Byliśmy w Norwegii, później w Europie zjeździliśmy wszystkie kraje. Udało nam się koncertować w Sydney Opera, nawet polecieliśmy tak daleko. Z orkiestrą byliśmy w Chinach na koncertach, a Europę zjeździliśmy. I no, spektakularny nasz udział w
konkursie w Nowym Jorku no i występ w Carnegie Hall. No właśnie, tutaj przy tym konkursie chciałabym się też zatrzymać, bo to wydarzenie takie bezprecedensowe. Na tym konkursie ile zespołów wystąpiło? Tam było około 10 zespołów, tylko wcześniej były takie preeliminacje. Preeliminacje, tam była selekcja, trzeba było wysłać swoje nagrania, oni to słuchali, później odsyłali, aż zostały zaproszone tam tak około 10 zespołów. No i pokonaliście wszystkich. No tak jakoś się złożyło. Pojechaliśmy tam na totalnym luzie, bo nie przypuszczaliśmy, że tak nam się, że tak dobrze pójdzie. Takie ryzyko zawodowe. I co ważne, byliśmy jedynym zespołem spoza Stanów Zjednoczonych. No proszę, gratulacje. Aniu, ty też zaśpiewałaś tam. Pamiętasz? Tak, miałam ten zaszczyt zaśpiewać. Śpiewałam dwie piosenki. Jedną piosenkę ze swojego repertuaru, ze swojej płyty, To co najlepsze. I jedną piosenkę z repertuaru pani Krystyny Prońko. Czy te utwory również dzisiaj usłyszymy na tym właśnie koncercie? Akurat dzisiaj nie będzie tych utworów. Będą inne, a tak, jakie? Tak, będą inne. Będzie utwór Cud i miód, bardzo energetyczny. Z taką szczyptą optymizmu, prawda? To tak, tak. Dzisiaj to bardzo ważne, żeby takie utwory grać. Nigdy dasz takich utworów. Power of Love. Jennifer Rush, Wyrzeźbiłam twoją twarz, Hanny Banaszak, z którą też mieliśmy okazję zagrać parę lat temu koncert. I zaśpiewałaś również z Tak. Właśnie ten utwór, który dzisiaj zaśpiewam, miałam to szczęście zaśpiewać z panią Hanią, cudowną osobą. Czy to właśnie muzyka w twojej duszy gra? Taka właśnie. Teraz z jednej strony sentymentalna, ale z drugiej strony taka troszkę do potańczenia. Tak, tak. Ja lubię różne klimaty. Różne klimaty są w mojej duszy i lubię być taka zróżnicowana. O, może tak. Fantastycznie. Bartoszu, a ty też dzisiaj zaśpiewasz. Czy to będzie twój kolejny występ? Ja jestem pierwszy raz w ogóle. Dla mnie jest to absolutnie nowa przygoda, natomiast ja jestem zakochany w big bandach. W tym brzmieniu jest to no, dla wokalisty absolutnie wyjątkowa rzecz, bo tyluż muzyków pracuje w jednym momencie czasu, a można jeszcze im troszkę wokalnie pomóc, tudzież poprzeszkadzać. To zależy. Ale czujesz się w chwili obecnej wokalistą, bo wiesz, w mediach różnego rodzaju, społecznościowych, można przeczytać, że jesteś wokalistą, ale nie tylko, kompozytorem, autorem tekstów, spokojnie, jeszcze pedagogiem, ale rozumiem, że na ten moment wokalistą. No i w tym momencie się czuję nieprzygotowany do rozmowy. Boże, kim ja się czuję? No, czuję się, chciałbym móc mówić, że czuję się muzykiem, tak, bo jak to mówią w takiej anegdocie wszyscy muzycy i wokaliści, to kto z muzyków jest, to będzie wiedział, o co chodzi. Chciałbym się czuć jako muzyk i mam nadzieję, że tak jestem postrzegany przez środowisko i w zasadzie to mi wystarczy. Świetnie. Piszesz też piosenki. Piszę też piosenki, aczkolwiek żyjemy w takim wyjątkowym czasie, taki suspend ogólny, więc no, może czasu fizycznie jest więcej, to zdecydowanie. Natomiast to jest moje spostrzeżenie, że żeby coś skomponować, musi być jakaś taka energia takiej nudy intelektualnej, żeby była szansa, spędzając czas z instrumentem, nagle go w jakiś sposób kreatywny wykorzystać. Podziwiam na przykład studentów aranżacji, którzy potrafią na zawołanie, jest zadanie w poniedziałek, za tydzień komponujemy coś. Podziwiam absolutnie, tak nie potrafię, także nigdy bym nie powiedział, że jestem kompozytorem, nic z tych rzeczy, aczkolwiek szukam jakiegoś takiego emocjonalnego upustu w muzyce, no i w moim wypadku są to takie kompozycje muzyczno-literackie. Rozumiem. Ale co dzisiaj zaśpiewasz? Jakąś swoją własną kompozycję? No właśnie nie, bo jeszcze za krótko się znamy, ale może się tak zdarzy. No ja ogólnie jakbym miał mianownik postawić to swingowy repertuar, aczkolwiek będziemy grali kompozycję Darka Janusa, którego pozdrawiamy serdecznie, Nad rzeką marzeń, tak? Tak. Fantastyczny duet, który jakby zafunkcjonował w mediach jako duet Grażyny Łabaszewskiej i Kuby Badacha, przecudownych głosów i takie wyjątkowe, takie dobra narodowe, artystyczne, tak
Zaśpiewacie tak, to razem, tak? Tak, no właśnie, to jest duet, właśnie o tym mówię. Ale nie tylko ten, jeszcze... Nie tylko. A coś tam jeszcze jest. Rozumiem, że to jeszcze pozostawiamy jako taką niespodziankę dla Państwa, tak? Też będziemy zaskoczeni. No, ja widzę, Mirku, że Ty masz ogromne szczęście do ludzi. Wspaniałych solistów angażujesz, zresztą masz też fantastycznych muzyków orkiestrowych. Niektórzy z nich są tutaj razem z nami, którzy towarzyszyli Ci, uczestniczyli w różnego rodzaju koncertach, konkursach, ale którzy są również no, naprawdę świetnymi instrumentalistami. Pochwalcie się swoimi osiągnięciami. Świetnie, wszyscy są świetnymi tak? muzykami. Aha, ty zabierasz głos. Tak, tak ale tu okay. chciałem wywołać do odpowiedzi puzonistkę Justynę, która przed chwilą wspominała, że był jej podróżą życia był wyjazd do Wołgogradu. To ja wspominałam, przepraszam. Tak, jestem tak, właśnie opowiedz, jak to było. Wszyscy wspominamy, ci, którzy byli właśnie na wyjeździe w Rosji z świetnym przystankiem na Ukrainie. No i w końcu dotarliśmy do Rosji, jechaliśmy niesamowitym pojazdem. Był to taki bus z przyczepką, z instrumentami. Jechaliśmy na konkurs i koncerty, a okazja, żeby tam się znaleźć, to były urodziny Matki Rosji. Byliśmy tam w maju, braliśmy udział na defiladzie, braliśmy udział w konkursie, wygraliśmy i wróciliśmy. Szczęśliwie. Tak, podróż była długa, okraszona wieloma łapówkami ukraińskimi, ale w końcu udało się dotrzeć do domu. Wspaniale. Ale występowaliście także z wielkimi gwiazdami polskiej piosenki. Tak, mieliśmy przyjemność występować z wymienionymi już tutaj gwiazdami, czyli Hasaną Banaszak, z Ewą Bem, z Krystyną Prońko, z nieżyjącym już Wodeckim. Później z Rynkowskim graliśmy, ze Stachurskim. Nawet proszę sobie wyobrazić, że występował z nami Artur Andrus, który odkrył swój talent swingowy podczas naszego koncertu. Okraszony oczywiście, ten występ był jego konferencjerką, jego prowadzeniem. No i wielu innych, bo jeszcze z Piaskiem i z paroma innymi artystami. Było to dla nas bardzo emocjonujące. Było dużo energii otrzymujemy od takich artystów, którzy grają na polskich scenach i motywuje to nasz zespół też do lepszego grania. No oczywiście, ale dzisiaj oczywiście zabrzmiał wspaniałe piosenki, prawda, nie tylko z repertuaru polskiego, także zagranicznego, solowe utwory, duety, ale czy orkiestra pokaże się ze swojej wspaniałej strony? Zagramy pierwszy utwór, to będzie utwór instrumentalny, będzie to slow funk Boba Mincera. Jest to typowy big bandowy utwór napisany przez tegoż saksofonistę, pedagoga i kompozytora. A kto dokonuje opracowań utworów, które wykonujecie? Bo to też jest dosyć istotne. Zwykle są to absolwenci naszego tutaj katowickiego wydziału jazzu, aranżerowie, którzy aranżują potrzebne nam do danej sytuacji, do danego koncertu utwory. Której ty jesteś, Bartosz, też pedagogiem, prawda? No tak się złożyło. Dobrze. Tak, tak. Moi kochani, ja myślę, że na tym możemy zakończyć rozmowę, ponieważ wszyscy już czekają na wasz występ, na ten właśnie koncert, a więc zaprośmy wszystkich na ten wspaniały koncert karnawałowy. Proszę Państwa, z ogromną radością Państwa zapraszam w imieniu tutaj wszystkich siedzących muzyków na ten właśnie koncert karnawałowy. Wszystkich Państwa, niezależnie od wieku, chociaż z dużą radością wszystkich seniorów, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla których to Państwa ten koncert jest dedykowany. W tym koncercie wystąpi fantastyczna formacja Happy Big Band pod dyrekcją Mirosława Kaszuby oraz wspaniali soliści Anna Kamyk i Bartosz Jaśkowski. Wspaniałej zabawy Państwu życzymy. Dziękujemy. 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 Dziękujemy.
Mirosława Kaszuby oraz całego zespołu Happy Big Band. Ten zimowy wieczór witam bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło, że możemy dzisiaj zagrać dla Państwa ten koncert, który jest wyjątkowy. Nie ma tutaj Państwa razem z nami. Łączymy się za pomocą internetu, online. Ale mamy nadzieję, że uda nam się te emocje, te same emocje, gdyby Państwo tutaj byli z nami, przekazać. Przywitałam się z Państwem piosenką Power of Love, Potęga Miłości. I wokół tego tematu dzisiaj będziemy krążyć, bo przecież miłość jest najważniejsza. A teraz zaprezentujemy coś innego.
znanego z repertuaru polskiej wokalistki, pani Hanny Banaszak. Wyrzeźbiłam twoją twarz. Myślę, że wszyscy tęsknimy za normalnością, ale też tęsknimy za wakacjami, za plażą, za słońcem. I kolejna nasza propozycja będzie to utwór, który opowiada
o miejscu, gdzie pojawiają się cykady. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Morze i niebo ostro śni. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Morze i niebo ostro lśni. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Niedawno obchodziliśmy święto, święto zakochanych, walentynki. Jak wiadomo, w walentynki wszyscy są do siebie mili, rozsyłają moc gorących życzeń i my dzisiaj dla Państwa taka od nas walentynka w postaci piosenki Cud i Miód dla wszystkich zakochanych. I nie tylko.
Na świat patrzysz nie najweselej. Masz tyle lat, co ja. O sens swoich słów, swoich dróg, przekraczając próg, codziennie pytasz przyjacielu. A ja mam dla ciebie sposób, jak rozwiać myśli złe. Bo gdy średnio jest, szaro jest, to wiesz, wiesz co? Zaprosić na scenę osobę, która z pewnością zaczaruje swoimi dźwiękami. Przed Państwem Bartosz Jaśkowski. Dzięki, Aniu. Dziękuję bardzo. Do do do.
wstać, choć słońce już tak wedle obłoczek snu. I słów tyle znasz, uczone cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój szal i rusza cień w długi marsz wokół drzew. Krząta się ptaków rzesza. Witaj, zacznij od baka, nim słońce po dachach zeskoczy jak kot po nocy ćmej. I zacznij od baka, gdy w progu się waha ktoś, kto winien wejść, a może nie. Gdy musisz wstać, choć tulisz tak pod głową obłóczek snu, i słów tyle znasz, uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój szal i rusza cień w długi marsz wokół drzew, krząta się ptaków rzesza. Państwa bardzo serdecznie. Jest to naprawdę wyjątkowy czas dla nas muzyków, gdyż z jednej strony ogromnie się ciesząc, że ktoś z drugiej strony monitora ma szansę dzielić z nami te emocje, to dla nas jest ogromnie ważna interakcja. Interakcja z widzem, tak jak nie ma przedszkola bez przedszkolaków, jak nie ma szkoły bez uczniów, jak nie ma uczelni bez studentów, tak też ciężko dbać o przestrzeń artystyczną bez widzów. Bardzo za wami tęsknimy, chyba wszyscy. I mamy nadzieję, że jak najprędzej spotkamy się w normalnej rzeczywistości, przede wszystkim twarzą w twarz, czego państwu nam i sobie życzę. A teraz właśnie twarzą w twarz, a w zasadzie to policzkiem do policzka, cheek to cheek. Zapraszamy. Oh.
in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we are together dancing cheek to cheek. Oh, Sazabambo, heaven, I'm in heaven, and the curse that drew around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak when we are together dancing cheek to cheek. I love to climb the mountain and I reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as a dancing cheek to cheek. Oh, I love to go fishing in a river and a creek, but I don't enjoy it half as much as a dancing cheek to cheek. Oh, dance with me, I want my arms about you. We'll charm about you, we'll care. We fall over with them, but it's in heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we are together dancing cheek to cheek. Oh, dance with me, I want my arms about you. We'll charm about you, we'll carry bumbasses into heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can count these feet, and I seem to find the happiness I see. When we are together dancing, together dancing, when we are together dancing cheek to cheek. W normalnych okolicznościach teraz powiedzielibyśmy dziękuję bardzo i tę energię, którą staramy się do Państwa wysyłać, teraz mielibyście Państwo okazję, jakby się komuś podobało, oddać, że tak powiem, nam i w ten sposób tak by ta magia tego teatru muzycznego trwała. Wierzymy głęboko, że jesteście z nami, że nas wspieracie. No i cóż, zapraszamy dalej. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest wstawać i pracować i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę wstawać i pracować i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Jezu, jak ja bardzo lubię. Chyba tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać. Szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, sentymentalnie jest wstawać i pracować i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę wstawać i pracować i mieć.
nim być. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę wstawać i pracować i myć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę wstawać i pracować, pracować i myć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę wstawać i pracować, pracować i myć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Po raz który dziękujemy bardzo. A teraz zaprosimy Państwa, albo przypomnimy Państwu taką przepiękną historię pewnego romansu. Może tak to powiem. Pewnego romansu, tak. To była blondynka, ten kolor włosów tak swą sprawiła, że miałem wakacje koloru blond. W popołudniową godzinę po prostu spytałem ją: dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. A potem słońce, plaża, a czas obok sobie biegł. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał bieg. Jeden bieg, tych biegów było 30, a może 32. W tym czasie się mieści blondynka, plaża i ja. Dziękujemy bardzo. Zapraszam na scenę Annę Kamyk. Zapraszamy, bo mamy dla Państwa przygotowanych kilka duetów. No i tak spróbujemy za nią razem Państwu poopowiadać trochę o nich. Witam, Aniu. Jak ty pięknie wyglądasz. Przebrałam się specjalnie. Pięknie. A, to my możemy powiedzieć Nad rzeką marzeń. Tak jest. Co by Państwu powiedzieć? Co można powiedzieć? To jest kompozycja pana Darka Janusa, taki pedagog związany
ze środowiskiem Akademii Muzycznej w Katowicach, tu niedaleko, ale przede wszystkim kompozytor wielu fantastycznych utworów, między innymi też fajny duet, może kiedyś zaśpiewamy, Nocna Rozmowa. To śpiewał Janusz Szrom i Ewa Uryga. Także przypomnijmy Państwu tę piękną melodię, a oryginalne wykonanie możecie Państwo sytuować z duetu Grażyny Łobaszewskiej i Kuby Badacha. A jeszcze ja coś powiem, Bartku. Pochwalę się, bo mieliśmy okazję zagrać właśnie z panią Grażyną tutaj na tej scenie 2 lata temu koncert. I ten duet, ja miałam tą przyjemność zaśpiewać, także szczególnie jest dla mnie wyjątkowy. I dzisiaj razem z tobą. Z ogromną przyjemnością. Tyle lat przeżyłem i wiem, co ważne, a co mniej. Spokój swój odkryłem i sens. Mogę chcieć lub nie. Wieczór chodzi myśli po dniu. Zadyszanym znów gubię się w tym wszystkim od lat, ślepo naprzód gna. Niewiem, tu te płynie czas.
Dziękujemy bardzo. No i w tym miejscu może, żeby się zdarzyło, jakieś chociaż nieskromne. Wiecie Państwo, bo to jest taki, to jest ważny moment dla nas, że po prostu mamy tą energię, dajemy do Was. W ogóle powiem Wam, że myślałem, żeby zdjąć z garderoby lustro i wejść i Wam pokazać, jaka tu jest, jak to wygląda, bo są panowie z obsługi dźwięku, za którym bardzo dziękujemy. Jest tu obsługa, która nam pomaga w ogóle zarejestrować to, żebyśmy się mogli w tym internecie spotkać. Natomiast poza tym jest las. Jak się odwróci stronę, las krzeseł pustych. No i mamy nadzieję, że jednak się spotkamy. Naprawdę tęsknimy za Wami mocno. Bardzo, bardzo. Gdzie w cichej niezgodzie przyszło nam żyć. Na piecu gdzieś mieszkają plotki, wychodzą na świat, gdy chce im się pić. Sporo do niewiele im trzeba, żywią się na zwyczajnie od przychodzą dłoni, pospieszne jak dym i lotne jak cień. Gadu, 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 gadu nocą. Baju, 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 baju w dzień. Gadu, gadu, gadu. Do wdówki mówi kochana, gdzie kot w rękawiczkach czeka na mysz. Ojej, pa, 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 gdzie każdy ptak zna swego pana. Tam wiedzą, co jesz, co pijesz, gdzie śpisz. Gdy noc na miasteczko spada jak soła, splatają się ręce takich jak my. I strzeże nas księżyca owa, by żaden zły wilk nie pukał do drzwi. A potem siadamy tuż przy i długo gadamy, że to Rzesio. Tak samo jak ten tłum na rynku, plecimy co kto, kto kiedy gdzie.
kłaniamy się bardzo nisko, dziękujemy i zapraszamy Państwa na kolejną opowieść. Bardzo piękną zresztą opowieść, bardzo sentymentalny utwór. Ktoś między nami. Ktoś między nami, tak. Zapraszamy. Można się teraz pokołysać po drugiej stronie domu. Na tych fotelach obrotowych. No właśnie. Zachęcamy. Byłaś mym pragnieniem, stałaś się cierpieniem. Wszystko jest tak proste, tak powinno zostać. Słowa nie. Prawdę chcę nam wziąć i wierzę.
Państwo. Tak zerkam, bo mała pustka w głowie. I to będzie, Bartku, ostatni utwór, który dzisiaj zaśpiewamy i zagramy z tym cudownym zespołem. Radość o poranku. I oby Państwo codziennie budzili się szczęśliwi, pełni energii, zwłaszcza teraz w tych trudnych czasach. I nadziei, że wkrótce będzie lepiej. Musi. Jak dobrze wstać, skoro świt, jutrzenki blask, duszkiem pić, nim w górze tam skowronek zacznie tryć. Jak dobrze wcześnie wstać dla tych chwil, gdy nie ma wad, wspaniały piękny świat. Jak dobrze wcześnie wstać wiosną lat. Oczom zasień z rosy bez, i chcę w taki dzień znaleźć cię. Obiecał mi poranek szczęście dziś, i szczęście dziś musi przyjść. Nie zmąci mej słońce, śmieje się, co za dzień. Obiecuję nam wszystko, co chcemy mieć. Miłość ludziom, deszczeliską, słowo sens. Budzimy się do życia na jej tak. A jak poranek co rano bywa piękny świat. Dziękujemy Państwu bardzo. Było nam bardzo miło zagrać dzisiaj dla Państwa. Wystąpił przed Państwem Happy Big Band pod dyrekcją Mirosława Kaszuby. A śpiewał Bartek Jaśkowski i Anna Kamyk. Dziękujemy. Dziękujemy.